Dzień dobry, nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Dziś mam przyjemność zaprosić Państwa do Wiednia, to za sprawą mojego rozmówcy. Moim i Państwa gościem jest pan Rafał Sobczak, dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu, w przyszłości także dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pełniący obowiązki rzecznika prasowego resortu, także koordynator wielu wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym i medialnym, w tym także szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. To istotne z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy, członek Korpusu Dyplomatycznego Służby Zagranicznej. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam pana, witam państwa. Dziękuję i bardzo. Pozdrawiam z Wiednia. Pozdrawiamy, oczywiście pozdrawia Łódź. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do rozmowy tutaj w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, a przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy będzie rola instytutów polskich, czyli placówek, 25 placówek podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych, których to podstawową misją jest przede wszystkim promocja polskiej kultury i nawiązanie kontaktu i relacji ze środowiskiem artystycznym, eksperckim i opiniotwórczym w wielu różnych krajach. Taką podstawową misją i takim podstawowym zadaniem jest właśnie promocja polskiej kultury, tradycji, języka, obyczajów, promocja polskiego kodu kulturowego. I o tym między innymi dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja tylko przypomnę, Szanowni Państwo, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi to projekt realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich w latach 2019-2021 i jest to projekt współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I przechodzimy już płynnie do rozmowy. I takie pierwsze pytanie, które będzie pewnym nawiązaniem do tego, o czym już powiedziałem, panie dyrektorze, czyli jaka jest główna rola, jakie są obszary działania instytutów polskich? No, tak jak pan wspomniał, rzeczywiście instytuty to placówki, po pierwsze dyplomatyczne, a więc rzeczywiście misje dyplomatyczne podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Aktualnie to jest sieć 25 placówek rozsianych po całym świecie. W tym obszarze niemieckojęzycznym to jest m.in. Instytut Polski w Wiedniu, Instytut Polski w Düsseldorf, Instytut Polski w Berlinie z filią w Lipsku. No przede wszystkim jeśli chodzi o instytuty polskie, ich działanie to obszar głównie dyplomacji publicznej i kulturalnej. To są działania, które są kompatybilne z działaniami placówek takich jak ambasady, które bardziej koncentrują się na działalności przede wszystkim politycznej czy też gospodarczej. Instytuty polskie pełnią taką funkcję nie tylko uzupełniającą, ale również i komplementarną, właśnie o ten element, o który powiedziałem, dyplomacji publicznej i kulturalnej. Więc przede wszystkim to są spotkania, to są debaty, to są wydarzenia z obszaru muzyki, sztuki, historii. A więc przede wszystkim również pokazywanie tego, co najlepsze Polska ma, tego, co wartościowe, tym, czym możemy się chwalić, tym, gdzie Polska jest chociażby pionierem. Tutaj nie możemy zapominać, bo to jest pewien nasz sukces, sukces historyczny, sukces polityczny, który bardzo dobrze jest odbierany na Zachodzie, a więc to płynne przejście i to i ta nasza transformacja lat 80. i 90. Oczywiście ta transformacja rozwijała się w Polsce w określonym kierunku, tutaj różne są, prawda, debaty, opinie, natomiast generalnie trzeba powiedzieć, że Polska dokonała tego sukcesu transformacyjnego i rzeczywiście to są te elementy, o których my chcemy mówić. My chcemy pokazywać Polskę także z perspektywy jej historii, jej dziedzictwa historycznego, kulturowego, z przestrzeni judeochrześcijańskiej, w której jesteśmy przecież zakorzenieni. I to wszystko jest oczywiście kompatybilne z priorytetami. To jest bardzo istotne, że placówki zagraniczne, ambasady, instytuty, oczywiście to są misje, które działają w ramach przede wszystkim priorytetów, czy w oparciu o priorytety, które są takim kręgosłupem naszego funkcjonowania, jeśli chodzi o roczną działalność, czy też długoterminową, taką powiedzmy nawet pięcioletnią, w zależności od pewnych celów komunikacyjnych, w zależności od celów regionalnych, celów strategicznych, no to wszystko jest oczywiście opracowywane już w ramach Ministerstwa też Spraw Zagranicznych we współpracy oczywiście z placówkami.
Właśnie panie dyrektorze, wspomniał pan o tych priorytetach też polskiej polityki zagranicznej, o kluczowym elemencie budowania programu Instytutów Polskich. Ale czy są to wyłącznie te priorytety, a może także efekt prac zespołu danego instytutu z uwzględnieniem specyfiki danego państwa, społeczeństwa i dziedzictwa historycznego? Oczywiście, to jest bardzo istotne. Priorytety nadają pewien kierunek działalności każdej placówki, każdej instytucji. To jest Polska Solidarna, Polska Kreatywna, Dziedzictwo Buduje Przyszłość. Między innymi to są takie trzony, wokół których my działamy, ale treść tychże priorytetów jest wypełniana przez już konkretne nasze działania na miejscu, które no, dostosowane są również do miejsca, w którym funkcjonujemy. Czyli oczywiście te priorytety poprzez nasze działania rozwijamy tak, by miały one pewien związek z miejscem, w którym jesteśmy akredytowani. W tym wypadku oczywiście, jeśli chodzi o Wiedeń, prawda, Austrię. No i tutaj jest bardzo ważna rola, o której nie można zapomnieć, przede wszystkim zespołu, bo Instytuty Polskie, jak każda instytucja, to przede wszystkim zespół, który poprzez swoją kreatywność, poprzez też swoje kontakty miejscowe z przedstawicielami świata kultury czy też nauki, właśnie tworzy taką bazę projektów, pomysłów, no, które następnie oczywiście też w zależności od naszych możliwości, także i tych finansowych, realizujemy z partnerami z jednej strony polskimi, a z drugiej strony partnerami austriackimi, ponieważ no, dla mnie bardzo ważne było to, żeby rzeczywiście ta współpraca była na zasadzie partnerstwa, czyli łączenia instytucji austriackich, partnerów lokalnych z partnerami polskimi. Bez wątpienia jest istotne dla budowania relacji tam na miejscu, w danych placówkach, w danych obszarach działalności. Ale zanim przejdziemy konkretnie do tego, co się udało, jakie działania są czynione tutaj w Wiedniu, w Austrii, nie sposób zapytać o to jedno pytanie, które cały czas się przejawia we wszystkich, przypuszczam, rozmowach, czyli jak pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie Instytutu Polskiego w Wiedniu? No to było rzeczywiście dla nas bardzo duże wyzwanie. Ja może powiem też trochę odchodząc od samego Instytutu Polskiego w Wiedniu, do czego wrócę, trochę w imieniu też swoich kolegów i koleżanek z wszystkich 25 instytutów polskich rozsianych na całym świecie. Rzeczywiście można powiedzieć, że instytuty bardzo płynnie przeszły z tej fazy wydarzeń face to face, tych wydarzeń na żywo z udziałem publiczności, czy też wydarzeń zarówno w siedzibach instytutów, jak również u partnerów, czy w instytucjach partnerskich w danym kraju. My dosyć szybko i sprawnie przeszliśmy rzeczywiście do tej wirtualnej rzeczywistości, czy też można powiedzieć takiej rzeczywistości hybrydowej, ponieważ wiadomo, pandemia miała swoje różne nasilenia w różnych krajach, więc instytuty bardzo często organizowały wydarzenia z jednej strony online, z drugiej strony jeszcze przy pewnej liczbie osób, które można było na dane wydarzenia fizycznie zaprosić. Więc tutaj muszę powiedzieć, jak patrzę też sobie, a każdy patrzy oczywiście na funkcjonowanie również kolegów, inspirując się działalnością kolegów z innych krajów, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że naprawdę kreatywność instytutów polskich uważam jest niesamowita. Duża też w tym rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej i kolegów, którzy w centrali w Warszawie funkcjonują, pracują, ponieważ oni też są naszym olbrzymim wsparciem w takiej bieżącej, codziennej pracy. A jeśli chodzi o sam Instytut, rzeczywiście nam udało się jeszcze do marca 2020 roku zorganizować, praktycznie 1 marca to było duże wydarzenie, duży koncert poświęcony rocznicy 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina z publicznością i następnie po tym wydarzeniu nastąpiła kurtyna. No i rzeczywiście zaczęliśmy działać w przestrzeni wirtualnej. Ja muszę powiedzieć, że mimo tego trudnego czasu w zeszłym roku udało się Instytutowi zorganizować blisko 50 autorskich projektów i około 12 kampanii medialnych.
kampanii w social mediach, od kampanii pokazujących poszczególne nasze regiony turystyczne w Polsce, poprzez ciekawostki kulinarne, co się właściwie bardzo spotkało z dosyć dużym zainteresowaniem, zwłaszcza na Wielkanoc, i później ten projekt był realizowany również w takiej odsłonie bożonarodzeniowej, ale także były debaty online, które organizowaliśmy czy z Uniwersytetem Wiedeńskim, czy z miejscowymi think tankami, jak Instytutem Europy Środkowej i Regionu Naddunajskiego, pokazy filmowe. I to, z czego chyba się też bardzo cieszę, to jest, i jestem bardzo wdzięczny mojemu zespołowi, to jest bardzo duża kampania medialna, którą zorganizowaliśmy od początku do końca samodzielnie, bez również wsparcia agencji reklamowych czy agencji PR-owych. To jest kampania, która była poświęcona rocznicy, kolejnej rocznicy, okrągłej 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Mauthausen-Gusen. Szczególnie dla nas, Polaków, ważny jest ten element, ten podobóz, a właściwie samodzielny obóz Gusen, który nazywany jest drugim Katyniem. No, kampania, która w naszych mediach społecznościowych osiągnęła prawie milionowe zasięgi. Tu mówimy o samej Austrii. Jeśli zobaczymy, że Austria to kraj ponad 9-milionowy, więc rzeczywiście taki zasięg. To pokazuje generalnie, jak potrafiliśmy się w miarę dosyć szybko dostosować do tych nowych wymogów. Było to ciekawe, nie ukrywam, jest to inspirujące, ale jest to również trudne, ponieważ no, media społecznościowe zasysają człowieka i rzeczywiście no, tutaj bardzo ważna jest pewna i rutyna, ale też różnorodność w tym, co się pokazuje odbiorcy po drugiej stronie ekranu. Mogę to powiedzieć w imieniu, mam nadzieję, także moich kolegów z pozostałych regionalnych ośrodków debaty międzynarodowej, że też świetnie ten test przejścia w działalność online zdaliśmy i kontynuujemy go. Potwierdzam, bo również obserwujemy działalność Rodmów, która jest bardzo, bardzo interesująca i bardzo ważna. Można powiedzieć, taki odpowiednik instytutów na obszarze Polski. Można by było parafrazować, także rzeczywiście bardzo fajną pracę wykonujecie. Dokładnie tak, jak pan dyrektor powiedział, więc tutaj pozdrawiam wszystkich i zachęcam do obserwowania naszej działalności wszystkich regionalnych ośrodków debaty międzynarodowej. Teraz już przechodząc właśnie do tego programu, do tego, co się dzieje konkretnie w Instytucie Polskim w Wiedniu. Pełni tą funkcję dyrektora Instytutu Polskiego do 2016 roku. Dochodzi piąty rok w tym momencie. I na czas pana kadencji przypadła także 45-lecie działalności Instytutu Polskiego w Wiedniu w 2019 roku. Czyli to jest dobry czas na podsumowania. Do organizacji jakich wydarzeń na przestrzeni pana kadencji jest pan najbardziej dumny? Jak pan ocenia realizację założeń Instytutu Polskiego w Wiedniu? No tak, rzeczywiście okrągła rocznica, 45 lat już za nami. Ja muszę powiedzieć, rzeczywiście jest kilka elementów, z których jestem rzeczywiście dumny jako osoba, która ma ten przywilej kierowania placówką, kierowania instytutem od 2016 roku. Przede wszystkim udało nam się, co wcale nie jest takie łatwe i oczywiste, zaprezentować dwie bardzo ważne wystawy, które w mojej ocenie naprawdę pokazały w sposób kompleksowy, interesujący austriackiemu odbiorcy kawałek polskiej historii, która, jak wiemy, wcale nie jest łatwa i prosta także w odbiorze dla zagranicznego obserwatora. Mam na myśli wystawy, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego, poświęcona tej tragicznej historii, bohaterskiej historii powstańców warszawskich. I druga wystawa, którą zorganizowaliśmy z Muzeum II Wojny Światowej. Te dwie wystawy udało nam się pokazać w bardzo prestiżowym miejscu, chyba jednym z najważniejszych muzeów z tego obszaru, Muzeum Historii Wojskowości Heeresgeschichtliche Muzeum w Wiedniu, w najbardziej reprezentacyjnych salach. I tu była pełna zgoda, pełna współpraca z
naszym partnerem austriackim. Wydarzenia spotkały się naprawdę z ciepłym i dobrym odbiorem nie tylko Polaków mieszkających nad Dunajem, ale przede wszystkim Austriaków. Wydarzeniom czy tym wystawom towarzyszyły oczywiście również koncerty i debaty, więc to są dla mnie jedne chyba z najważniejszych wystaw, które udało nam się zrealizować. Jeśli chodzi o tą działkę, przestrzeń historyczną, poza oczywiście debatami, które zazwyczaj raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu organizowaliśmy też na tematy historyczne w tym okresie praktycznie 5 lat. Bardzo ważnym dla mnie miejscem w życiu Instytutu, reaktywowanym po moim przyjeździe do Wiednia, także we współpracy z moim teamem, to była nasza galeria. To jest mała przestrzeń w Instytucie, ale udało nam się w tej galerii pokazać naprawdę kawał polskiej sztuki, designu, polskiej szkoły plakatu. To były takie postacie jak Tadeusz Rolke, Krzysztof Gierałtowski, to była polska awangarda. To w ogóle wydarzenie, które było hitem i do tej pory Austriacy bardzo często wspominają, to pokaz szopek krakowskich. Sam transport z Muzeum Krakowa, kilkudziesięciu, bo to nie jedna, tylko kilkudziesięciu szopek, co też przecież jest naszym dziedzictwem na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO, to są rzeczywiście wydarzenia, które ściągały bardzo dużo do nas widowni. I partnerzy, z którymi dzięki temu galeria zaczęła współpracować oraz to, że udało nam się po bardzo krótkim okresie, bo to był zaledwie okres 7-letni, ponownie być krajem gościem na Vienna Design Week. To jest właściwie taki jeden z największych w Austrii festiwali poświęconych sztuce designu. I tutaj pokazywaliśmy wspaniałe wystawy, między innymi w kooperacji z Instytutem Adama Mickiewicza. To jest oczywiście również muzyka, bo to jest pasja i muzyka łączy wszystkich. Muzyka i klasyczna. Mieliśmy współpracę i pokazywaliśmy polskich muzyków z Filharmonii Łódzkiej, z Filharmonii Krakowskiej. To również jazz. A jeśli jazz, to nie mogę zapomnieć o naprawdę cudownie przyjętych koncertach Uli Dudziak, Leszka Możdżera, Agi Zarian. Z klasyki to jeszcze wspomnę Łukasza Konecznego, Szymona Komasa. Także no, mógłbym wymieniać dużo, ale to są takie w tym momencie nazwiska wydarzenia, które bardzo tkwią mi w pamięci. Wzruszającym momentem na pewno było uroczystość urodzin, którą w Instytucie spędzaliśmy i świętowaliśmy maestro z udziałem maestro Krzysztofa Pendereckiego. Także to wielki zaszczyt dla naszego Instytutu, ale również wizyty studyjne. Jest bardzo ważnym elementem budowanie więzi z dziennikarzami. To też z racji wcześniejszego doświadczenia. Wiemy, jak ta czwarta władza kreuje i ma wpływ na rzeczywistość. Także też wizyty studyjne, które organizowaliśmy. Także myślę, że mój zespół może i jesteśmy w takim poczuciu do tej pory, wydaje mi się, dobrze realizowanych zadań. Oczywiście zawsze są obszary, które można i należałoby, a nawet trzeba poprawiać. Natomiast rzeczywiście i muzyka, i historia, i design to są takie wydarzenia, które są dla mnie, tkwią mi w pamięci. Myślę, że na wiele, wiele lat jeszcze po tym, kiedy moja misja się zakończy w Wiedniu, na pewno pozostaną. Oferta, jak tutaj pan dyrektor wspomniał, jest bardzo szeroka i opiera się nie tylko na tym, jakby nam się mogło wszystkim wydawać, na postaci Jana III Sobieskiego, który pewnie pozytywnie kojarzy się Austriakom z powodów oczywiście historycznych. Bardzo się cieszę, że wspomniał pan o Galerii Instytutu Polskiego w Wiedniu, bo myślę, że ona została otworzona w 2016 roku i współtworzy ona w pewien sposób krajobraz instytucji kulturalnych w stolicy
Austrii. Prezentowane są tam wystawy, prace polskich artystów, zwłaszcza tych należących do młodego pokolenia. Ale pojawia się pytanie z mojej strony. Te obszary polskiej kultury i sztuki budzą największe zainteresowanie Austriaków. Troszeczkę pan już, dyrektor, o tym wspomniał. Polska Szkoła Designu, Polska Szkoła Plakatu, śpiewacy operowi. Tutaj należałoby wskazać Piotra Beczała, Agatę Zubel, muzykę Fryderyka Chopina. Ale co jeszcze jest takim obszarem? Fotografia. Na pewno rzeczywiście fotografia jest czymś, co bardzo przyciąga. I my praktycznie zawsze byliśmy częścią dużych festiwali fotograficznych, także fotowin, które odbywały się co roku, no w tym roku znowu w wersji wirtualnej, ale rzeczywiście polska fotografia bardzo się sprawdza. I ta współczesna, awangardowa można powiedzieć, ale także ta właśnie klasyczna, tutaj wspominałem między innymi o Tadeuszu Rolkę. Muzyka klasyczna oczywiście, Piotr Beczała, Łukasz Konieczny, ale również jazz. Jazz jest bardzo ważnym miejscem i właściwie muszę powiedzieć, tak też się niejako wydarzyło w Instytucie i to jest dla nas pewien zaszczyt, że muzycy jazzowi, którzy zgłaszają się ze swoimi propozycjami koncertowymi nieraz bezpośrednio do klubów austriackich, są niejako kierowani do nas, w tym sensie, że kierownicy czy osoby, które prowadzą te kluby muzyczne, pytają nas, co sądzimy o nich generalnie, więc to jakby też jest pewne dla nas wyróżnienie. Polska literatura, nazwisk, które są w tym momencie z historycznej perspektywy, to jest Stanisław Lem i Zbigniew Herbert, ale też z uwagi na to, że to wybitni polscy pisarze, którzy związani byli z Wiedniem. Oni w Wiedniu długi czas mieszkali czy przebywali, też byli laureatami ważnych nagród austriackich. Radek Knap to z współczesnych, Olga Tokarczuk też w tym momencie jest to bardzo czytana i oczywiście popularna, przekładana też na język niemiecki w obszarze niemieckojęzycznym. Więc wydaje mi się, że to są takie punkty mocne i polski design, właśnie lata 60., lata 70., także ta współczesna szkoła designu. I muszę też Państwu przyznać, powiedzieć, że bardzo ważnym elementem i bardzo często to pojawia się również czy branżowych pismach, czy pismach ogólnych, to jest polska architektura. Rzeczywiście Austriacy doceniają, lubią nowoczesną architekturę, czy też architekturę, która jest bardzo ładnie wkomponowana w taką zabytkową strukturę miejską i rzeczywiście polska architektura jest bardzo, bardzo doceniana. I z takich ostatnich elementów to jest polskie muzealnictwo. Ja muszę powiedzieć, że my byliśmy jedną z pierwszych placówek, czy w ogóle pierwszą placówką tak de facto, która zorganizowała zagraniczną prezentację Muzeum Książąt Czartoryskich po renowacji, po ponownym otwarciu. I to spotkanie spotkało się z olbrzymim, ale naprawdę olbrzymim zainteresowaniem osób z branży, to znaczy muzealników, przedstawicieli instytucji muzealnych. I rzeczywiście zrobiło piorunujące na nich wrażenie to, jak na nowo zaczęło Muzeum Książąt Czartoryskich w nowej przestrzeni, nowo zaaranżowanej, funkcjonować. Więc to są te elementy, które inspirują. No i ten, tak jak wspomniałem, polski sukces transformacji. Polski sukces transformacji bezkrwawej rewolucji 89-90. Także to są elementy, o których Austriacy mówią, o których Austriacy wspominają. No a już tak na sam koniec tej części rozmowy, to rzeczywiście no związki z Galicją, bo to jest oczywiście, jeśli w Austrii się mówi skąd jesteś i mówisz Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, no to jesteś jakby już swój, bo tutaj jakby prawda ta perspektywa
Galicji jest gdzieś zakorzeniona, także to jest sympatyczne. To też buduje relacje takie interpersonalne. Przejdę teraz do tej części jeszcze bardzo osobistej też dla Pana, Panie Dyrektorze, bo przyjazd do Wiednia był dla Pana szczególnie ważny. W czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim miał Pan okazję odbywać praktyki studenckie w Instytucie Polskim w Wiedniu, a teraz kieruje Pan tym instytutem. Jak to wpłynęło na Pana pracę? Tym razem jest Pan tam zupełnie w innym charakterze. Tak, no to jest rzeczywiście historia płata figle, los też. Ja nie ukrywam, rzeczywiście no doświadczenie bardzo ciekawe, bo rzeczywiście na studiach czy w trakcie studiów miałem możliwość być na dwumiesięcznych praktykach w instytucie i już wtedy, nie ukrywam, ten kierunek dyplomacji publicznej, kulturalnej, no też takiej medialnej, jakoś gdzieś w mojej głowie się rodził. Pamiętam, że wtedy, będąc koleżanką na praktyce z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieliśmy możliwość już wtedy uczestniczyć, prawda, w wydarzeniach czy przygotowaniu wydarzeń od takiej strony też organizacyjnej, tłumaczeniowej. I muszę Panu powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli po latach informacja, która została mi przekazana o możliwości kierowania placówki w Wiedniu, no to rzeczywiście było to no niesamowite doświadczenie, też takie prywatne, ale powiem Panu szczerze, ta praktyka rzeczywiście pomogła, ponieważ jakby zobaczyłem, jak wygląda ta praca, oczywiście na innym poziomie niż moi koledzy, którzy teraz są czy członkowie teamu, ponieważ oni wykonywali wtedy znacznie poważniejsze zadania niż praktykant, student, ale byliśmy traktowani bardzo partnersko. Rzeczywiście byliśmy częścią zespołu. Ja myślę, że generalnie to tylko pokazuje, pozwoliło mi jeszcze bardziej doceniać pracę osób i członków zespołu, jaką tytaniczną i dużą pracę wykonują oni, wspierając każdego kierownika czy każdego kierownika placówki, ponieważ no bez pracowników, bez ich wiedzy, inspiracji, no byłoby wiele wydarzeń tak naprawdę niemożliwe do zrealizowania. Także to tylko jakby pokazało, zbudowało jeszcze bardziej mój pozytywny obraz o osobach, które są solą też pracy w instytutach. To Pana doświadczenie z czasów studenckich świetnie wiąże się z moim kolejnym pytaniem, to znaczy, że tutaj mogę skierować do młodych ludzi zainteresowanych pracą w dyplomacji. Jest Pan zawodowym dyplomatą, członkiem służby zagranicznej, absolwentem, co też istotne, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, która przygotowuje kadry służby cywilnej do pracy w administracji państwowej. Czy zechciałby się Pan podzielić z naszymi widzami radami dla młodych ludzi, którzy myślą o karierze w służbie zagranicznej? Jakie kierunki studiów są preferowane? Jakie cechy powinien wykazywać się przyszły dyplomata? To także też ten element, o którym już Pan wspomniał, czyli praktyki w instytucjach publicznych czy w instytucjach polskich, międzynarodowych, które są taką świetną ścieżką i szkołą nauki tego ewentualnego przyszłego zawodu. Tak, rzeczywiście ja dostałem się do służby zagranicznej drogą po Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Także tu są, można powiedzieć, te dwie ścieżki dla młodych ludzi. Właściwie trzy, to są oczywiście ogólnie nabory do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które są ogłaszane. To jest też ta ścieżka właśnie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, czy Akademia Dyplomatyczna przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Oczywiście szczegółowe informacje, jeśli chodzi o nabory, terminy, to wszystko osoby zainteresowane znajdą na stronach tychże instytucji. Natomiast jeśli chodzi o taki element czysto ludzki, osobowy, to przede wszystkim wydaje mi się, że to praca w dyplomacji zagranicznej to jest praca przede wszystkim dla ludzi, którzy są ciekawi świata. To są generalnie osoby, które muszą być otwarte na nowe. To są osoby, w mojej ocenie, które powinny być pełne pasji. To są też osoby, które powinny mieć określoną ścieżkę zainteresowań, które następnie mogą te zainteresowania oczywiście już zawodowo rozwijać.
Praca w dyplomacji to jest praca oczywiście też pod presją czasu. To jest oczywiście praca nielimitowana czasowo, więc tutaj też trzeba się z tym liczyć. Przede wszystkim to, co zawsze doradzam swoim kolegom czy osobom, które chciałyby czy chcą związać swoją możliwość dalszej kariery zawodowej czy rozwoju zawodowego z służbą zagraniczną, to jest również inwestowanie w rozwój języków. A studia, no wydawałoby się, że studia to politologiczne, prawda, stosunki międzynarodowe, ale to jakby wydaje mi się nie ma w tym aktualnie dużego znaczenia. Ważne jest, żeby osoba rzeczywiście była zorientowana na cel, miała zainteresowania, które chciałaby rozwijać. Oczywiście studia politologiczne, europeistyka, stosunki międzynarodowe, no to są nie do przecenienia kierunki, które oczywiście w sposób automatyczny predestynują do pracy w służbie zagranicznej, czy to tej analitycznej w departamentach, czy następnie oczywiście na placówkach zagranicznych, ale wydaje mi się, że to są przede wszystkim te cechy: otwartość, ciekawość świata, języki, wiedza i taka chęć samorozwoju, bo to jest też bardzo, bardzo ważne, i otwartość na drugą osobę, ponieważ dyplomacja to dialog, dyplomacja to rozmowa, to wyciąganie wniosków, analizowanie, ale także oczywiście pokazywanie, to jest bardzo ważne, swoich racji, swojej opinii, stanowiska Polski, państwa, które reprezentuje, czy za granicą, czy pracując w centrali. Więc to wydaje mi się są takie elementy, które są bardzo ważne i które kandydat, idealny kandydat na przyszłego członka Korpusu Służby Zagranicznej, no, powinien mieć. Bardzo dziękuję za tą pełen opis kształtu przyszłego ewentualnego dyplomaty z kierunków studiów, o których Pan wspomniał, to z pewnością także prawo, ekonomia, ale także kierunki już ściśle związane na przykład z danym obszarem geograficznym, dajmy sobie na to, czy kontynentalnym, dajmy sobie na to kwestię Afryki, afrykanistyka. Ja tylko tak sobie pozwolę tutaj wspomnieć, że oczywiście jest też możliwość praktyk studenckich w Polsce. Instytucie Polskim w Wiedniu, zgadza się, panie dyrektorze? Tak, tak. Mam nadzieję, że znowu wrócimy do tej dobrej tradycji. My każdego roku mieliśmy dwóch, trzech praktykantów, studentów, czy też osoby na zasadzie wolontariatu, bo taka możliwość też jest. No niestety teraz z uwagi na pandemię i też ograniczone możliwości też podróżowania, w tym momencie jest to zamrożone, opcja praktyk, ale mam nadzieję, że w 2022 roku będziemy mogli rozpocząć ponownie przyjmowanie zgłoszeń i osób chętnych na praktyki w Instytucie Polskim w Wiedniu. Bardzo zachęcam osoby zainteresowane do skorzystania z takiej możliwości też rozwoju, zobaczenia, na czym polega praca w dyplomacji, w tym obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej. Jeszcze dwa pytania, panie dyrektorze. Przede wszystkim tak, nie stroni pan od mediów społecznościowych. Prowadzi pan prywatne profile na Facebooku, na Instagramie, na których także nie brakuje informacji, co jest istotne o pana pracy zawodowej. Czy dyplomacja cyfrowa jest dzisiaj niezbędne narzędzie współczesnego dyplomaty? Tak, muszę powiedzieć, że to jest droga, od której nie ma odwrotu. Ważne jest tylko, żeby umiejętnie z tych narzędzi korzystać. Media społecznościowe są takim oknem na świat. To jest możliwość dotarcia do zupełnie nowego odbiorcy, często młodego, i wydaje mi się, że umiejętne korzystanie z mediów społecznościowych, a zresztą muszę Państwu powiedzieć też, że Biuro Rzecznika Prasowego i w ogóle Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo dużą rolę przykłada do tego, by również polskie placówki dyplomatyczne były obecne na mediach społecznościowych, ponieważ dzięki mediom można w sposób oczywiście krótki, syntetyczny albo interesujący także pokazać po pierwsze swoją pracę,
Po pierwsze, można oczywiście zainteresować określonym tematem określoną grupę odbiorców. Także muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest element XXI wieku, od którego odwrotu nie ma i który jest bardzo ważny. Istotne jest tylko, tak jak wspomniałem, racjonalne i umiejętne korzystanie z tego, z tych narzędzi. Tak, żeby to było korzystne zarówno dla osób czy instytucji, które prowadzą takie konta, i oczywiście osób, którzy są odbiorcami treści, które prezentujemy. Także ja muszę powiedzieć, zawodowo jest to jeden z moich koników. Także tutaj w Instytucie Polskim przykładamy dosyć dużą wagę do naszych social mediów, zarówno jeśli chodzi o YouTube, który raczkuje, Instagram, Facebook czy też Twitter. A mówiąc o tych narzędziach, bardzo ważne jest również to, i to mówię wszystkim osobom, z którymi mam kontakt czy też rozmawiam, żeby umiejętnie również prezentować treści, które są dopasowane do odbiorcy. Nie każdy przyjmuje wszystko. Nie każda instytucja powinna czasami w sposób lekki prezentować treści. Chodzi o to, żeby to było wyważone, żeby to było ze smakiem, ale również interesująco. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Bardzo ważna jest ta strona wizualna również tego, co prezentujemy, jak prezentujemy. Ja muszę powiedzieć, że instytuty polskie w zeszłym roku, i to jest wielka, wielka zasługa i olbrzymie wsparcie, o którym już mówiłem, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, odnowiły niejako swoją szatę graficzną stron internetowych według jednakowej wizualizacji logotypów. To jest bardzo ważne, ponieważ jakby to buduje pewien też message, przekaz do odbiorcy, i jest pewnym elementem profesjonalizacji również służby zagranicznej. Także o tym w mojej ocenie nie można w bieżącej pracy zapominać. Doskonałym takim testem dla to, jak dyplomacja cyfrowa jest istotna, okazała się pandemia koronawirusa. Jeśli byliśmy na to przygotowani, jeśli funkcjonowaliśmy w mediach społecznościowych, to można było płynnie całą sferę działalności do tych mediów społecznościowych czy do działalności wirtualnej, zdalnej przenieść. Wieńcząc naszą rozmowę, pozostaje mi tylko zapytać, jakie ma Pan plany na przyszłość w ramach działalności w Polskim Instytucie Polskim w Wiedniu. Rzeczywiście ten rok, mówię, jest rokiem pewnie działalności w dużej mierze jeszcze online, bądź też działalności hybrydowej. To są działania, które w najbliższej perspektywie będziemy chcieli realizować wokół postaci Stanisława Lema, rok Stanisława Lema, a więc mamy szereg wydarzeń, które zaplanowaliśmy również we współpracy, i to jest bardzo dla nas ważne, we współpracy z partnerami z Polski. Mam na myśli ten Instytut Adama Mickiewicza, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, czy też Instytutem Książki. Mamy zaplanowany cykl debat też w ramach obchodów 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej wspólnie z naszymi kolegami z Instytutu Słowackiego, Czeskiego oraz z Kolegium Hungaricum. W maju będziemy chcieli zorganizować duże wydarzenie muzyczne, mam nadzieję w jakimś stopniu na żywo, które będzie dotyczyło, czy będzie w obszarze w ramach naszych świąt narodowych, ale tutaj mam na myśli 230. rocznicę Konstytucji 3 maja. No niesamowite i bardzo ważne wydarzenie. A na jesień będziemy chcieli kontynuować naszą współpracę z Vienna Design Week i dużą prezentację polskiego stoiska poświęconego także literaturze science fiction na Buchwin-Messe. No, wszystko zakładamy, że oczywiście odbędzie się w tej rzeczywistości normalnej przy wsparciu rzeczywistości wirtualnej, no, ale czas pokaże, jak te zadania się rozwiną.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkich Państwa, gdy tylko sytuacja pandemiczna to pozwoli, zapraszam do Polskiego Instytutu w Wiedniu przy okazji odwiedzenia Austrii. A na razie odsyłam oczywiście do mediów społecznościowych Polnisches Instytut Wien, a także Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wiedeń pozdrawia Łódź. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.